Cześć moi drodzy, witam Was w moim kolejnym odcinku. W dzisiejszym filmie chciałabym pokazać Wam moją kolekcję Rajstop, ponieważ teraz już mamy wiosnę, w końcu jest piękna pogoda, więc wypada zacząć nosić krótkie spódniczki, sukienki i ogólnie pokazywać nogi. Także ja bym chciała Wam pokazać Rajstopy ogólnie, które uzbierały mi się już przez dłuższy czas i w dzisiejszym odcinku bodajże będzie ich 13 albo 12. Coś w tym stylu. No i oczywiście mam ich więcej, ale chciałabym Wam pokazać tylko te, które są według mnie najciekawsze i które również chciałabym Wam polecić. A skoro pokazuję swoją rękę, to od razu chciałabym się pochwalić kolejną dziarką. To jest taki oto kwiatek. Nazywa się peonia, chociaż mi się wydaje, że to jest bardziej piwonia, no ale mniejsza o to, razem z księżycem, więc no, z tego będzie robiony na pewno rękaw, także tych tatuaży prawdopodobnie będzie coraz więcej, ponieważ no, ja mam ogromną słabość do tatuaży. Mam już ich co prawda sporo, ale cały czas wydaje mi się, że mogę mieć ich jeszcze więcej, cały czas mi brakuje i co najważniejsze, nigdy w ogóle nie żałuję żadnego nowego tatuażu, który sobie zrobiłam. Także już pomijając temat dziar, które na pewno będą jeszcze poruszane w innych odcinkach, to chciałabym Wam powiedzieć, że w dzisiejszym filmie mam Wam głównie do pokazania rajstopy z marki Gabriela. Ja akurat od już dawien dawna kupuję głównie właśnie rajstopy tej marki i one sprawdzają się u mnie rewelacyjnie. Kosztują zazwyczaj coś około 20 paru złotych do 30 paru złotych, także cenowo wychodzi to całkiem dobrze, jeśli bierzemy pod uwagę jakość. One są naprawdę bardzo mocne i naprawdę nawet z takimi pazurami, jakie mam, ciężko jest zrobić w nich dziurę, także dla mnie to jest bardzo duży atut. I także mam Wam do pokazania również tańsze wersje, które pochodzą z AliExpress. AliExpress to skarbnica różnych rzeczy, pomysłów, zarówno z ciuchami, jak i gadżetami kuchennymi, także każdy tam znajdzie coś dla siebie. Ja wielokrotnie stamtąd zamawiam rajstopy. One są naprawdę tam w bardzo, bardzo niskich cenach. Także nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania i przejdę do pokazywania już pierwszych z nich. Pierwsze rajstopy, moi drodzy, które będę Wam pokazywać, pochodzą właśnie z AliExpress i tutaj na pierwszy rzut dlatego postanowiłam z nimi wystartować, ponieważ właśnie te wszystkie, które zamawiałam na AliExpress, one są dostarczane do mnie właśnie w takich woreczkach foliowych, także one są bardzo niewygodne tutaj do przetrzymywania. Te z Gabrieli są już normalnie w kartonikach, także zaczniemy już od tych folijek, chociażby po to, żebym już mogła tutaj nie szeleścić aż tyle do mikrofonu. Także pierwsze z moich ulubionych rajstop to właśnie będą z AliExpress. Ja od razu zaznaczam, że te z AliExpress, które zamawiam, kosztują zwykle coś około 5-6 zł, ponieważ ja wychodzę z założenia, że nigdy tak naprawdę nie mam pewności, co do mnie dotrze z AliExpress. Dlatego staram się po prostu zamawiać jak najtańsze rzeczy, ponieważ no, zwracam oczywiście uwagę na feedback, ale nigdy nie mam pewności, czy będę zadowolona tutaj właśnie z jakości, także żeby nie było jakichś problemów, to zamawiam właśnie takie po 5-6 zł. I pierwsze z nich to są właśnie takie a la kabaretki, ale zobaczcie moi drodzy, to nie są zwykłe kabaretki. Jak widzicie na filmiku obok, one są w taką jakby pajęczynę. Na żywo tutaj z bliska prezentuje się to tak. One nie mają tutaj pomiędzy tymi dziurkami żadnej rajstopy, są po prostu puste. No i oczywiście te moje paznokcie wchodzą tutaj na maksa, no ale naprawdę efekt, który można osiągnąć tymi rajstopami, jest moim zdaniem super. Po prostu są mega oryginalne, także jeżeli lubimy na przykład jakieś alternatywne stylizacje rockowe, to jak najbardziej one będą odpowiadać. No minusem tutaj ich jest to, że nie mają tak naprawdę żadnego krocza, nic w tym stylu, więc na dłuższą metę mogą się trochę wpijać. Od góry posiadają tutaj tylko i wyłącznie taką gumkę. Ja tutaj zamówiłam sobie co prawda chyba rozmiar najmniejszy, S-kę z tego co pamiętam. Tak, bo te na AliExpress są dzielone właśnie na S-kę, M-kę, L-kę, XL-kę i tak dalej, więc tutaj trzeba brać na to poprawkę. Natomiast powiem Wam, że chyba nosiłam je już, nie wiem, tam
z 10 razy to na pewno. No i one mimo wszystko są cały czas w dobrym stanie, w ogóle mi się tutaj nie porwały ani nic. Na palcach mamy tutaj oczywiście takie wykończenie, całe szczęście, więc jeżeli chcecie tanio kupić właśnie jakieś rajstopki, to polecam Wam właśnie te z AliExpress, ponieważ no ja akurat z tych jestem bardzo, bardzo zadowolona. Przechodzimy do kolejnych. Kolejne, moi drodzy, to już są tradycyjne kabaretki. No i tutaj akurat ja mam takie kabaretki, które są takie, można powiedzieć, że dość mocno utkane, ale nie mocniej, bo już zdarzało mi się mieć właśnie takie, które naprawdę były mega, mega, że tak powiem, utkane, że nie dało się tutaj właśnie osiągnąć takich dużych oczek. No i one tutaj na górze również są wykończone właśnie taką gumką, kosztują również coś około 4-5 zł. Te akurat miałam na sobie może ze dwa razy. No ale mimo wszystko też są solidne, ponieważ ja właśnie zahaczam pazurami tak naprawdę o wszystkie rajstopy, które noszę. Także bardzo łatwo mi jest potwierdzić, czy one są faktycznie wytrzymałe, czy nie. Także tutaj jak najbardziej one wytrzymałe są. Zaraz tutaj jeszcze przeskoczę do palców. No i palce. Coś takiego mamy tylko na palcach. Zobaczcie. No właśnie, no i tutaj na palcach mogłyby być one trochę lepiej wykończone moim zdaniem, natomiast no jak za tą cenę jak najbardziej nie narzekam, jestem zadowolona. No ale będąc już w temacie kabaretek, to przejdę do kolejnych kabaretek. I to już są takie kabaretki. Zobaczcie, jak to wygląda teraz, w ogóle to nie przypomina ani trochę rajstop. No ale o, teraz już widzicie, zaczyna się to rozkładać. No i najgorsze jest tak naprawdę rozdzielenie ich na początku przynajmniej, ponieważ to wygląda jak taka bardziej rurka. Kiedy one przychodzą do nas i są prosto, że tak powiem, fabrycznie, to jeszcze gdzieniegdzie się tak jakby sklejają ze sobą i ciężko jest to rozdzielić. Natomiast już po którymś razie z kolei wychodzi to zdecydowanie łatwiej. I one tutaj na paluszkach mają również takie małe coś. No, trochę jest to niewygodne, tak samo jak w poprzednich. Mogłoby być tego materiału trochę więcej, no ale za 4 zł jak najbardziej jest to do wytrzymania. Tutaj również mamy taką właśnie zwykłą gumkę, ale ona się mocno rozciąga. No i do takich właśnie, jak wspominałam, alternatywnych stylizacji tego rodzaju kabaretki jak najbardziej będą odpowiadać. Generalnie jak się kupuje na polskich stronach internetowych, to można znaleźć już kabaretki od 10 zł wzwyż, co prawda, no ale jednak na AliExpress zawsze wolę zamówić za 4, czasem się zdarza nawet za 3 zł, wystarczy poszukać. Więc teraz już, że tak powiem, zejdziemy z tematu AliExpress i przejdziemy do rajstop marki Gabriela. I pierwsze z nich, które Wam pokażę, to są właśnie o nazwie Kosmos. Ja tutaj mam rozmiar 2 i jest to kolor czarny. I one kosztują, z tego co pamiętam, albo 29,90 albo 30,90. Te ceny są bardzo zbliżone do siebie. To jest akurat chyba 20 den, z tego co pamiętam. No i moi drodzy, akurat one tutaj mają coś fajnego, ponieważ oprócz tego, że mają naprawdę bardzo elastyczną gumkę na biodrach, to jeszcze mamy tutaj takie krocze, zobaczcie. I na dowód tego, że one są faktycznie mocne, patrzcie, pazurami tutaj oczywiście wszystko naciągam, no i rzeczywiście one są mocne. I bardzo mi się tutaj podoba właśnie ta kompozycja gwiazdek z księżycem, no i z tymi kropeczkami. Wygląda to naprawdę fajnie. Ja w ogóle bardzo lubię czarne rajstopy, także u mnie akurat w szafie może cielistych jest tylko kilka sztuk, których i tak praktycznie w ogóle nie noszę, jeśli już to właśnie tylko i wyłącznie czarne. One są naprawdę cienkie, ale za to są bardzo solidne. No i tutaj akurat na mnie pasuje 2, ale musicie zwrócić uwagę, jak u Was będzie to wyglądać, ponieważ tak naprawdę każda marka ma swoją rozmiarówkę. Z tych marki Gabriela mamy S-kę, czyli 2, od 1,58 m do 1,64 m. Ja mam 1,63 m i one akurat idealnie na mnie leżą, chociaż też zdarza mi się nosić 3, także z marki Gabriela. One już są do 1,70 m. No i również one nie są za długie, zdecydowanie lepiej wchodzą
na nogi, także jeżeli nie lubicie się siłować jakoś bardzo z rajstopami, no to możecie sobie wybrać bez problemu rozmiar większy. Kolejne rajstopy, które bardzo lubię i często noszę i nosiłam zresztą w zimę, ponieważ one są cieplejsze, to już są również z marki Gabriela i one nazywają się Misha. Są z wykorzystaniem tak zwanej 3D technologii. Ja tutaj mam rozmiar 2, czyli eskę i kolor czarny. No i one są właśnie bardzo podobne do tych, które Wam początkowo już pokazywałam. Może one nie są dosłownie w taką pajęczynę, natomiast ten wzór trochę mi ją przypomina, ponieważ no właśnie ciężko jest tutaj określić, czy to są tak naprawdę liście, czy to jest rzeczywiście pajęczyna, czy może nawet jakieś wzory zwierzęce. No i tutaj one również są naprawdę mocne. Tutaj bym powiedziała, że one już są naprawdę zimowe. To jest mikrofibra. No i jeszcze, zobaczcie. Jak takie zakładam na rękę, to praktycznie w ogóle nie prześwitują. Na palcach mają właśnie jednolite, fajne wykończenie. Pazurami również tutaj przeciągam. Zobaczcie jak. I naprawdę one są mega, mega mocne, ponieważ no nieraz zdarzało mi się mieć naprawdę ostre pazury, takie prosto z salonu. No i tutaj również nic się nie działo złego. Tak są wykończone na gaciach. Na gaciach, że tak powiem. No i to jest właśnie ta eska. No i tutaj właśnie im grubsze rajstopy, tym bardziej trzeba się z nimi siłować. Także ja akurat mam tutaj 2 eskę, ale zdecydowanie w grubszych rajstopach lubię nosić 3, czyli po prostu mkę. Także wtedy mi jest zdecydowanie wygodniej, nie muszę się aż tak mocno siłować. Lubię ten wzór, często go noszę. Nosiłam akurat zimą. Teraz na wiosnę one raczej pójdą w odstawkę, ale jak będziemy mieć chłodniejsze dni, to jak najbardziej będą się jeszcze nadawać. Kolejne rajstopy, które również bardzo lubię i należą do grubszych, również są właśnie z wykorzystaniem technologii 3D i to jest model Maya. I tutaj również na sobie mam rozmiar S, czyli 2 w kolorze czarnym. One również są właśnie, tak jak tutaj jest zresztą na pudełku napisane, od 2 do 4. Posiadają płaski szew bawełniany, właśnie mniej więcej takiej szerokości, natomiast przy 5 ten szef na pośladkach jest zdecydowanie szerszy, także tutaj również nie ma się czego obawiać przy większych rozmiarach, że będą na przykład słabsze i będą szybciej pękały. One także są bardzo mocne. No i tak jak tutaj zresztą możecie zobaczyć na nogach, one prezentują się naprawdę całkiem ciekawie. Jest to taki nietypowy wzór, który również fajnie wygląda, ale też nie do wszystkiego pasuje. Akurat takie prążki są fajną sprawą, bardzo oryginalne, natomiast jak wyłożymy je do jakichś płaskich butów, niestety trochę mogą skracać nogi, dlatego tutaj polecam je zakładać do wysokich obcasów zdecydowanie. Skoro już jesteśmy przy grubych rajstopach, to również Wam pokażę właśnie taki fajny wzór, który jest kompromisem między właśnie pończochami a rajstopami. Ja nie lubię nosić pończoch, ale jeżeli mam ochotę właśnie, żeby coś wyglądało na pończochy, no to tutaj wtedy zakładam sobie te rajstopy, które nazywają się Valerie i ja akurat tutaj mam rozmiar numer 3, czyli M-kę. I muszę przyznać, że naprawdę zdecydowanie łatwiej się je zakłada, one aż tak mocno nie opinają się na udach, także tutaj mamy większe pole do popisu, żeby sobie tak fajnie równo ułożyć ten wzór, ponieważ właśnie przy takich mega, mega ciasnych rajstopach musimy trochę bardziej się namęczyć i istnieje większe ryzyko właśnie zrobienia sobie dziury przy takim przeciąganiu. Natomiast właśnie przy większym rozmiarze tutaj tego ryzyka nie mamy. Ja od razu Wam zaznaczę, że te wszystkie grubsze rajstopy, które Wam pokazuję, składają się w 85% z poliamidu i z 15% elastanu, także tego elastanu aż tak dużo nie jest. One są rozciągliwe, ale nie aż tak bardzo, bardzo. Więc również dzięki temu, że nie są aż tak mocno elastyczne, fajnie wyszczuplają nogi, podkreślają sylwetkę, podkreślają kształty nóg. I także tutaj zauważyłam przy M-ce, że również są ciasne i fajnie te nogi podkreślają, także biorąc rozmiar większy, nie musimy się obawiać, że wtedy nasze nogi nie będą aż tak mocno ściśnięte i że to wszystko będzie wyglądało luźniej, bo takiego efektu dużego luzu na pewno nie będzie, tak jak mogliście zresztą tutaj zobaczyć. Z grubszych rajstop bardzo lubię jeszcze ten model, który nazywa się Lotta. On się charakteryzuje właśnie taką pepitką,
pepitką, dobrze powiedziałam, oraz takim czerwonym lampasem. I tutaj muszę Wam zwrócić uwagę, że one są naprawdę bardzo, bardzo ciepłe. Na zimę jak najbardziej mogą się nadawać, ponieważ no tutaj chyba jest prawie, że no nie wiem, powiedziałabym tak na moje oko, że 60 den. Ja tutaj jeszcze sprawdzę, czy mam jakąś informację na ten temat. No nie mam tutaj informacji niestety, czy to jest 60 czy 80, ale no są naprawdę bardzo, bardzo ciepłe. Także teraz na wiosnę mogą być dla niektórych zbyt ciepłe, ale jeżeli jesteście z barźluchami, to jak najbardziej Wam polecam. One naprawdę mają ciekawy wzór, ale tutaj już właśnie przez ten wzór nie podkreślają aż tak bardzo kształtów nogi, że tak powiem. No i tutaj również mam rozmiar numer 2 na sobie, także tutaj musiałam się trochę namęczyć z tymi lampasami i ogólnie z tą pepitką, żeby je równo na siebie nałożyć. Także żałuję, że nie wzięłam sobie tutaj trójki, bo teraz przynajmniej właśnie wiem, że do takich właśnie wzorów, które trzeba sobie poprzekręcać, powinnam wybierać jednak rozmiar większy. Ale mimo wszystko bardzo je lubię, one są takie specyficzne, bardzo fajnie moim zdaniem właśnie wyglądają do takich casualowych stylizacji. Także tutaj mam nadzieję, że kogoś zainspirowałam tym wzorem, ponieważ jest on niebanalny, bardzo ciekawy i do tej pory powiem Wam szczerze, że chyba pierwszy raz z podobnym wzorem się spotkałam właśnie tutaj przy tych rajstopach Gabriella. Skoro już jesteśmy w temacie grubych rajstop, to przechodzimy dalej z tymi grubymi rajstopami. Niech już będzie, skończymy grube, zaczniemy później z cienkimi, zabawę. No i z grubych właśnie mam Wam do pokazania takie oto zielone. Tutaj na opakowaniu mam niby granatowe, natomiast to jest zieleń. Tutaj akurat mam rozmiar 4. No i tutaj właśnie tym rozmiarem chciałabym Wam udowodnić, że również czwórka wygląda na Esce całkiem dobrze, pomimo tego, że rozciąga się naprawdę bardzo, bardzo dużo. Także, moi drodzy, nie wiem jak jest z innymi markami, tego nie jestem w stanie powiedzieć. Z Gattą wiem, że akurat jest podobnie, no i właśnie tutaj jeszcze z Gabriellą, że możecie swobodnie sobie zamawiać nawet o 2 rozmiary większe rajstopy, jeżeli na przykład zależy Wam na wzorze, a brakuje Waszej rozmiarówki. Nie wiem jak z innymi, no ale na pewno Gatta i właśnie Gabriella są naprawdę bardzo uniwersalne, także tutaj bez problemu. No akurat ja kiedyś sobie zamówiłam ten wzór, tak naprawdę nie wiem dlaczego, no kiedyś ten wzór akurat mi się podobał, pokazuję go dlatego, że go mam, no i kiedyś naprawdę go często nosiłam, natomiast teraz jakoś po prostu przestały mi się podobać, to już jest kwestia gustu. Przechodzimy teraz, moi drodzy, do cienkich rajstop i na pierwszy rzut chciałabym Wam pokazać rajstopy, które po prostu uwielbiam. Są to 20, również z Gabrieli, jest to rozmiar numer 2, oczywiście czarne, takie jak lubię najbardziej i one nazywają się Zodiac Nero. No i tutaj również Wam pokażę na cienkich rajstopach, że one także są wytrzymałe. Akurat te pochodzą z najnowszej kolekcji i one są dostępne od niedawna. No i zobaczcie. Przybliżę nawet. Naprawdę akurat z tych rajstop będziecie bardzo zadowoleni, ponieważ one są do zadań specjalnych. Zarówno te, jak i wszystkie zresztą z tej marki, one są, że tak powiem, pancerne, także dla mnie, dla osoby z długimi pazurami, to jest po prostu idealne rozwiązanie. Tutaj akurat one naprawdę bardzo mi się spodobały właśnie ze względu na te znaki zodiaku. Są naprawdę oryginalne, ja jeszcze do tej pory nie widziałam takiego wzoru nigdzie, także no właśnie lubię wszelkiego rodzaju księżyce, gwiazdki, kropki, inne motywy tego typu, także te zodiaki również musiałam mieć. One także są tutaj zbudowane właśnie w taki sposób, że posiadają właśnie taki w miarę cienki tutaj szef na kroczu. No i jeszcze fajną sprawą jest to, że akurat w tych rajstopach, chyba nawet w poprzednich zresztą też, na to akurat zwróciłam uwagę wcześniej, ale nie powiedziałam Wam, więc wrócę do tematu teraz. Mamy tutaj oznaczenie, gdzie jest tył, a gdzie przód. Także akurat często na pewno zdarzało się Wam, bo mi na przykład też, że nie wiedziałam po prostu, gdzie jest tył, a gdzie przód i później na przykład jak zakładałem rajstopy, to na przodzie kostki miałam po prostu wyraźny ślad pięty. Także tutaj akurat super sprawa, że są dodane te metki, bo żeby po prostu tego uniknąć. Motyw rajstop, który powinien być moim zdaniem w każdej szafie, to właśnie takie cienkie, czarne w kropki, albo chociażby cieliste w kropki, ale moim zdaniem
więc zawsze powinny być w szafie gdzieś zapasowo takie właśnie rajstople z kropkami, ponieważ one właśnie mogą przydać się do jakiejś stylizacji na przyszłość. Także przezorny, zawsze ubezpieczony, czy tam zabezpieczony, jak to się mówi, ale mimo wszystko lepiej mieć niż nie mieć. No i tutaj akurat również z marki Gabriela ten model nazywa się Puntina. Ja tutaj mam także dwójeczkę akurat na sobie. No i powiem Wam, że to jest akurat taki bardzo uniwersalny model, motyw. Nadaje się zarówno do stylizacji casualowych, jak i jakichś na przykład alternatywnych. Można także bardziej poszaleć przy nich, ale mimo wszystko jest to wzór bezpieczny. No ale już przechodząc tak coraz dalej, podobne Wam pokażę, ale one już są z serduszkami i zdaję sobie sprawę, że te serduszka mogą nie każdemu pasować, ale to są również jedne z moich ulubionych, ponieważ nie tylko lubię tak właśnie jakieś gwiazdy, księżyce czy znaki zodiaków, ale od czasu do czasu serduszka również mogę nosić. Ten model nazywa się Emily i tak jak wspominałam, właśnie większość tych rajstop tam na stronie Gabrieli kosztuje w granicach 29 zł do 35, coś takiego, ale zdarzają się również promocje, tak że możecie zobaczyć, co teraz tam aktualnie się dzieje. To nie jest, moi drodzy, film sponsorowany, ja po prostu te rajstopy Gabriela bardzo lubię, dlatego szczerze je po prostu polecam. I zwrócę również uwagę na to, że tutaj mam na sobie czwórkę, także zobaczcie, ta czwórka wygląda również dobrze na osobie, która ma rozmiar 2, także no tak jak wspominałam, jeżeli zabraknie Waszego rozmiaru, spokojnie możecie brać rozmiar większy albo nawet i o 2 rozmiary większe. Teraz przejdziemy do takiego ciekawszego wzoru, który jest dla osób odważnych, ponieważ jak możecie teraz zauważyć, one mają na każdej nodze inny kolor. No i tutaj akurat na jednej nodze jest kolor tych gwiazdek w środku wypełniony fioletem, natomiast na drugiej różem. Dla mnie to nie jest żaden problem. One mogą dla niektórych wydawać się zbyt odważne, ale jak dla mnie to jest lajcik, więc nie ma żadnego tutaj problemu. Również są naprawdę mocne, fajnie się je nosi. No i w ogóle duży plus za taki pomysł, że mamy dwie nogi w różnych kolorach. To jest akurat, moim zdaniem, fajna sprawa. No i tutaj mam na sobie akurat dla porównania rozmiar numer 3. Możecie sobie zobaczyć teraz właśnie, jak ta trójka się prezentuje. Moim zdaniem tak naprawdę ona przy zakładaniu wcale nie robiła takiej dużej różnicy. Również mocno się naciągało, po prostu one charakteryzują się bardziej tym, że są dłuższe. Więc akurat dla osoby bardzo, bardzo wysokiej, która jest mega szczupła, czwórka będzie idealnie leżeć. Akurat tego modelu jakoś bardzo często nie nosiłam na sobie, ale mimo wszystko mam do nich sentyment i na pewno coś czuję, że teraz na wiosnę sobie je założę, bo one tak leżały w szafie gdzieś troszeczkę głębiej. Zakładałam je tam może ze 2 razy, ale jakoś tak nie było okazji, inne wzory bardziej neutralne albo te pajęcze sieci bardziej mnie jakoś kusiły, ale to jest akurat fajny wzór. No i przejdziemy już, moi drodzy, do ostatnich rajstop, które chcę Wam pokazać, które akurat mam i są jednymi z moich ulubionych. No i tutaj akurat właśnie to jest model, który nazywa się Very Sherry i akurat te niestety przez pomyłkę zamówiłam w kolorze nude. A tak naprawdę najbardziej zależało mi właśnie na takim odcieniu czarnym. No i tutaj akurat rozmiar to również jest 2. Bardzo podoba mi się również ten motyw wisienek. No jeżeli one by były czarne, to na pewno zdecydowanie częściej bym po nie sięgała, ponieważ no akurat ten model założyłam może tylko raz na siebie, ale tak naprawdę bardzo nie lubię cielistych rajstop, więc no będę musiała sobie jeszcze zamówić je w kolorze czarnym. Ale ja tak sobie mówię, że będę musiała, a z tego co tutaj widzę, one są w 2 odcieniach chyba dostępne. I pierwszy z nich to jest właśnie ten, który ja mam, beige, a drugi jest to pink. Także sprawdzę sobie jeszcze później na stronie internetowej, czy są czarne. Gdyby były czarne, to super. Moi drodzy, i tak już przebrnęliśmy przez wszystkie rajstopy, które miałam Wam do pokazania. Jesteśmy już na końcu dzisiejszego odcinka, na co chciałabym Wam zwrócić uwagę. Jeżeli naprawdę poszukujecie jakichś mocnych rajstop pewniaków, to polecam Wam jednak korzystać z rajstop, które są tutaj dostępne u nas na rynku, na przykład właśnie z Gabrieli, z Gatty, chociaż teraz z Gatty jakoś za bardzo
bardzo, nie miałam zbyt wiele Wam do pokazania, akurat z Gapty mam bardzo dużo rajstop, które są po prostu gładkie, ale również je lubię ze względu na to, że są mega wytrzymałe, właśnie podobnie jak te Gabriela. Ale jeżeli nie zależy Wam na tym, czy one będą delikatne, czy będą się darły, to jak najbardziej możecie kupować sobie tańsze wersje z AliExpress. Tutaj akurat muszę zwrócić uwagę, że chyba najbezpieczniej na AliExpress jest kupować właśnie takie rajstopy, jakie ja mam, które pokazywałam Wam na początku filmu, ponieważ to są właśnie kabaretki, siateczki, sznureczki i to tak naprawdę jest ciężko przerwać, więc moim zdaniem najbezpieczniej. Nie wiem, jak jakościowo na AliExpress będzie na przykład z takimi bardzo cieniutkimi piętnastkami, one mogą rzeczywiście być mało stabilne, albo po prostu matowe. Tutaj jeszcze w tych wszystkich rajstopach, które Wam pokazywałam właśnie z Gabrieli, to bardzo mi się jeszcze w nich podoba to, że one tak fajnie połyskują. To jest akurat bardzo duży plus, wygląda to naprawdę mega elegancko. Ale moi drodzy, już tak podsumowując ogólnie, to szczerze powiedziawszy, ja nie jestem jakąś wielką fanką sukienek czy spódnic, no zdarza mi się nosić, wiadomo, są różne okazje, zakładam spódnicę nawet często, jak gdzieś wychodzę, bym powiedziała, tylko po prostu tego nie lubię, zdecydowanie lepiej czuję się w spodniach, ale mimo wszystko właśnie doceniam wtedy rajstopy, które są najlepiej kryjące, wtedy czuję się zdecydowanie bezpieczniej, mam pewność, że nawet jeżeli spódnica będzie mi się podwijać, podwiewać, to że za przeproszeniem tyłek jest zasłonięty, a na przykład w tych rajstopach, które mam, szef na pośladkach jest dość szeroki, także w niektórych wypadkach daje nam poczucie bezpieczeństwa. Przynajmniej ja się wtedy czuję zdecydowanie bezpieczniej. No ale już tak podsumowując, moi drodzy, dzisiejszy odcinek, dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, które rajstopy z dzisiejszego odcinka najbardziej Wam się podobały, czy może Wy również macie któreś z tych, które Wam pokazywałam. I dajcie mi koniecznie też znać, jaki jest Wasz ulubiony wzór rajstop. Jestem bardzo ciekawa, możliwe, że mnie nawet czymś zainspirujecie, również czekam na jakieś linki z propozycjami fajnych rajstop. Jeżeli macie jakieś na oku, no to koniecznie dawajcie mi znać. Z chęcią sobie zobaczę, zapoznam się z Waszym gustem i możliwe, że sama coś dzięki temu odkryję. A na dzisiaj z mojej strony to już będzie wszystko. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie mojego kolejnego odcinka. No i do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się.